Znajdujemy się w Krasocinie. Za chwilę rozpoczną się powiatowe obchody Święta Policji. Dziś z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach akty mianowania na wyższe stopnie policyjne otrzyma 31 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Jako formacja policyjna. Te nasze powiatowe obchody Święta Policji rozpoczynamy tutaj, na Eucharystii. A dlaczego? Bo wszyscy wiemy, że praca, służba w policji nie jest rzeczą łatwą. Wszyscy wiemy, że przychodzi sprawować tę służbę w dzisiejszych niełatwych czasach. W niełatwym świecie. Wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym obchodzimy powiatowe święto Policji, Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Tegoroczne obchody Święta Policji zorganizowaliśmy w gminie Krasocin, w nowo wybudowanej placówce kultury. W tym roku przypada 105. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Za chwilę odbędą się uroczystości, w czasie których policjanci odbiorą akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Ja ze swojej strony chciałbym wszystkim policjantom podziękować za ten rok wytężonej pracy, zaangażowania, dołożenia wszelkich starań, aby bezpieczeństwo mieszkańców powiatu było na najwyższym poziomie. Dziękuję za ostatni rok służby. Teraz nastąpi uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest także doskonałą okazją, aby wyróżnić i nagrodzić funkcjonariusza, który w sposób szczególny wykazał się zaangażowaniem oraz profesjonalizmem, reprezentując Komendę Powiatową Policji we Włoszczowie w wojewódzkich eliminacjach konkursu Dzielnicowy Roku.
co dzień pełnię służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Jest to moje pierwsze święto Policji, gdzie awansuję na wyższy stopień policyjny, dlatego jest to dla mnie wyjątkowy dzień. Jest, nie no, miałem tego nie mówić, ale jest zagorzałym kolekcjonerem punktów i tutaj często rozmawiamy na ten temat.